Witam w piątym odcinku z serii Portal 2 Warsztat. Już drugi raz nagrywam ten odcinek. W pierwszym wyskoczyło mi gówno jakieś i mi wywaliło z portala. Ale okej. A szkoda, bo ciekawa komora była. A tak, gram jeszcze raz. Niedawne. Let's go. Tak, w ostatnim odcinku mieliśmy fajniej, bo mieliśmy... Mieliśmy te komory z starego Apache i było ciekawie, fajnie. A teraz, kurde, nie wiem. No, czekamy. Okej. I Franken Cube. Mystery Battle. Okej, Franken Cube. Wow. Come in, robotic cop. It's your chief. First, you're a damn good cop. Second, you're a loose cannon. All right, that's probably enough motivation. Oh, before I forget, Greg tells me you might be getting some tragic flashbacks of your former life. Don't sweat it. Those aren't yours. Due to a software problem, that's a real-time feed of Greg's current life. He's a sad little man. Anyway, just try to ignore him. No nie, dlaczego to? O co z tym chodzi? Zaraz się przekonamy. Ale... No zaraz. No jak? No i co teraz, przepraszam bardzo? Dobra, spoko. Jeszcze raz. He's a sad little man. Anyway, just try to ignore him. Co za je w ogóle? To nie powinno tego wyłączać? Aha. Spoko. A to będzie jakieś przecież bezsensowne. What the fuck? No! To są 2 sekundy. To jest niemożliwe do zrobienia. Wait. No to gówno nie potrafi guzika nacisnąć, no. Pierdziele. Are you fucking kidding me? O co w tym chodzi? Nie, ja nie wiem, o co chodzi w tym. Idziemy do czegoś następnego, to jest bez sensu dla mnie. Apache 2, Ender Broski, okej. Hey there, chariots! Just a heads up. If it seems like you're walking faster than light, you're probably in a universe where light doesn't haul nearly as much ass as it does on Earth 1. The lab boys say if you insist on walking faster than light, you are 100% going to go back in time. How far? Far enough to meet your great-great-grandfather and tell him you're fired. Because guess what? I'll let you finish that thought. Because you're fired. Niezła komora. Wielka. Drzwi, które nie mówią na nic, kompletnie kiedy się otworzą. Nice.
Aha. No ale to jest przecież... A nie, jest. Okej. Fuck! Ale o to chodzi, przynajmniej wiem już o co chodzi. What? Oszustwo. Powinienem tu spaść. Aha, co my tu mamy? Aha, świetnie. Nie. Lol. Co to jest tu? Aha. To jest taki... Ona mnie zabije przecież. Ona mnie zabije na 100%. Nie mam szans. O co z tym chodzi znowu, no? Jeszcze tak na pieprza. Ten w ogóle nie daje ochrony, bez sensu. A, czyli to nie o to chyba chodzi. Ponownie nie wiem o co chodzi. Coś mi idzie. Jakby tak tą skrzynkę tutaj skombinować, ale jakim cudem? Nie da się. Nie mam pojęcia, jak tą wieżyczkę załatwić. Dobra, niech mnie zabije, to jest bez sensu. Nie, nie ogarniam tego testu znowu. No nie wiem, o co chodzi. Because guess what? I'll let you finish that thought. See ya. Trident's chamber. Usta. Oh, usta. Welcome, test prisoner, to the Terra 3 penal science colony. Space criminals, political prisoners, exiled planetary leaders. You're here because the galaxy needed a place to put you, and this is it. So, who is ready to stay here until they die? Now, you already met one another on the hyperdrive over, so let me introduce myself. I'm Cave Johnson. I'm the warden around here. Spoko. Mam nadzieję, że zrobimy dzisiaj chociaż jeden test, a nie wszystkie... What the hell is this? A nie, że nic nie zrobimy, bo jak na razie... Dla mnie przynajmniej te testy są bezsensowne. Um...
Okej. Dlaczego znowu wy? Ja was nie chcę już. What? Spoko. Ale jaki to miało sens? Gdzieś jedziemy. Dziwny ten test jest, bo wszędzie ciemno. Tu lampki powinny być powstawiane. Byłoby fajniej. Chyba, że taka miała być taka mroczna atmosfera. Okej. Okay. Wow. O, to było fajne. Trochę jak pułapka. Tak na samym środku. O. No okej. Okay. Czyli ten tor pierwszy był spoko. Idziemy do toru drugiego. Tutaj. Okej. Strasznie ciemno. Wow. Ale... Za ciemno. To jest szyba. Aha, tu... Nie, no jaki to ma sens? Jest tam coś. Ale jak tam się dostać? Źle ustawiony portal. O! 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 Prawie. No teraz już powinno pójść. Teraz już powinno pójść. Dobra. Okej. Mamy piłkę. Okej, okej, no fajnie, ale to było dziwne trochę. O, teraz to się zamknęło i zostało tylko jedno. Fajnie to zrobione jest. Okej. Ale tu, aha. Idziemy tu. Co tu jest? No spoko, spoko, ale ja cały czas tak trochę nie ogarniam tego testu. On jest fajnie zrobiony, ale taki strasznie dziwny. Aha, no fajnie. Nie, bardzo mi się podoba. Fajnie to jest. Ale wait. Trzeba wiązkę trochę bliżej. O. Nie.
inaczej. Trzeba tak. Nie, wait. How? A, bo tu się zrobiła powierzchnia do port... What? Co się stało? Co się stało dziwnego? Wyrzuciło mnie z tego. No. I okej. I tam jest companion cube. Czyli zrobimy sobie kółeczko. Nie mogę dogonić. Ale tutaj nic nie było widać. Ale tu jest jeszcze ta szyba właśnie, o co z nią chodzi? Aha, tu się robi... Okej. Pierwszy test wykonany dzisiaj. 1/3, czyli słaba trochę. To nasza skuteczność. Ten test mi się podobał. Tamtych nie wiedziałem, co chodzi, więc... Yuzu! Jak zawsze w odcinku robimy tak gdzieś 4 testy, no to... Attention, test prisoners attempting to escape through the air ducts. I don't know what nonsense you learned on TV, but in real life, air ducts just go to the air conditioning unit. It's also pretty dusty, so if you've got asthma, chances are you're gonna die up there. And we'll be smelling it for weeks, because again, the air ducts aren't a secret escape hatch. They're how we ventilate the facility. Oh my what the fuck? Like what the f... Okej. Ta. Put me down. Don't shoot. Yes. Okej. Przestańcie strzelać. Nie, ja nie chciałem. Chcę jeszcze ją zabić. Je zabić. Cisza. Cisza, dzieci. O co z tym chodzi? Gdzie tu jest laser w ogóle jakiś? A tam. Jezus, a to dziwna jest ta mapa, taka jakaś... No on jest tam... What the fuck? Ale przecież... What? Niemożliwe, żebym tam doskoczył. O co z tym chodzi w ogóle? Świetnie. Się nie da, bo tam jest sufit mnie blokuje. O co w tym w ogóle chodzi? Wiecie co, postawmy to na tym, bo to robi dużo rzeczy, a tam można łatwo wejść. Aha.
Rozumiem. No i co? Idę tam. Tu jest wieżyczka nad nami. Okej, rozumiem. To jest coś takiego. Tam jest coś takiego. To jest pokój. Aha. No tak. Zaczynam mieć wątpliwości co do tego wszystkiego. Te mapy są jakieś takie... Fuck, już było blisko. Chyba wiem, co trzeba zrobić. Yeah, mamy portal tam. No i co? Możemy iść tam, no dobra. Co nam to daje? Aha, czyli tu wreszcie... Nie, proszę, nie mówcie, że ja muszę tam jakieś teraz robić rzeczy, żeby... What? Nie, okej. Jakoś się trzeba tam dostać. A na przykład tak, spoko. Nie no, bez jaj, nie mogę w to trafić. Fucking hell. Ho ho ho! Fuck you! Jezus, ten test jest głupi znowu. Idiotyczne są te testy. What the fuck? Zahaczam głową o to. No to... Głupi jest ten test jak cholera, bezsensowny. Dobra, nie. Kończymy na dzisiaj z tymi testami. Głupi odcinek może, bo tylko jeden test wykonany. Widzicie, zahaczamy głową o sufit, nie da się tego przeskoczyć. A, whatever, do zobaczenia w kolejnym 6 odcinku. A na dzisiaj tyle by było z portala i do następnego, który mam nadzieję zrobimy więcej komór. See ya.